Szybkość dla pilota wyścigowego to dreszcz emocji. Pilotowi myśliwca ratuje życie. Dla konstruktorów szybkość jest ciągle nieuchwytnym celem. Badacze z NASA wkraczają dziś na nowy, niezbadany obszar. Eksplorują dziedzinę lotu z prędkościami tak wielkimi, że wytwarzane przy nich ciepło topi metal w zaledwie kilka sekund. Ten zagadkowy świat nie ujawnił jeszcze wszystkich swoich sekretów. Wielkie prędkości były dla lotników niczym groźny żywioł, wprawiały w osłupienie konstruktorów i zabijały pilotów. Nie zniechęca to jednak kobiet i mężczyzn ożywionych pasją poznania tych tajemniczych obszarów. Podejmują oni wyzwanie, aby rozszerzyć granice ludzkich możliwości. Loty doświadczalne, przekraczanie granic, pasja szybkości. Pustynia Mojave to niegościnne, smagane wiatrem pustkowie. Pewien generał lotnictwa powiedział, że tylko grzechotniki i ropuchy rogate czują się tu dobrze. Jednak w ciągu minionego półwiecza dno wyschniętego jeziora gościło także wiele ponaddźwiękowych bestii, poczynając od legendarnego X-1, a na wahadłowcu kończąc. Wyczuwa się tu atmosferę podniecenia i oczekiwania. Dla personelu w należącym do NASA ośrodku badań w locie Dryden szybkość jest nie tylko marzeniem. Jest ich żywiołem. Latają tu dwumachowe F-18, trzymachowe SR-71 i egzotyczne nowatorskie konstrukcje osiągające siedmiokrotną prędkość dźwięku. Badania w locie przyczyniają się do rozwoju wiedzy. Wyniki symulacji komputerowej zależą od zaprogramowanych danych. Prowadzimy tu również próby naziemne, ale najważniejszych odkryć dokonują prawdziwi piloci za sterami prawdziwych maszyn w realnych warunkach lotu. Idee rodzą się w pracowniach NASA, w przemysłowych ośrodkach badań tunelowych i w uniwersyteckich laboratoriach. Ale właśnie tutaj nabierają realnych kształtów. Nadchodzi chwila prawdy dla nowych rozwiązań technicznych. Gra idzie o wysoką stawkę. Za przetarcie nowych szlaków trzeba czasem płacić życiem. Zdarzało się, że jeden lot zmieniał historię. Na przykład lot braci Wright. Wielu pionierów przypłaciło to życiem. Na przykład Otto Lilienthal. A jednak w końcu aparat cięższy od powietrza oderwał się od ziemi. Sceptycy musieli zamilknąć. Na tym polega postęp w każdej dziedzinie. Trzeba ryzykować. Dopiero po przekroczeniu kolejnej bariery wszystko wydaje się łatwe. Robimy to, czego nikt wcześniej nie robił. Rozszerzamy granice ludzkich możliwości. Wkraczamy na nieznane obszary, a przede wszystkim nieustannie się uczymy. Nie podejmując ryzyka, niczego byśmy się nie nauczyli. Badania w locie stanowią wyraz dążeń ludzkiej natury. Sięgamy w przyszłość. Poznajemy niezbadane obszary. Już od półwiecza inżynierowie i piloci z tego pustynnego ośrodka eksplorują tajemniczy świat wielkich prędkości.
W dziedzinie prędkości postęp się zatrzymał. 30 lat temu Pete Knight osiągnął rakietoplanem prędkość 6840 km na godzinę. Ten rekord nie został poprawiony do dzisiaj. Promy kosmiczne w drodze na orbitę przekraczają prędkość 7 Macha, ale samoloty, a nawet pociski poruszające się w atmosferze latają o wiele wolniej. Ten smukły pojazd może to zmienić. HyperX. To kolejny krok w stronę samolotu, który pokona trasę Los Angeles-Tokio w czasie 8-krotnie krótszy niż Boeing 747. Opracowany w latach 80. państwowy samolot aerokosmiczny X-30 NASP, który miał osiągnąć ten cel w jednym etapie, okazał się zamierzeniem zbyt ambitnym. Program HyperX jest tylko pierwszym elementem kilkuetapowego planu. Dziedzina wielkich prędkości to dla nas nowe terytorium. Odkrywamy je stopniowo. Z czasem będziemy konstruować większe pojazdy, które znajdą praktyczne zastosowanie. Przed nami jeszcze bardzo daleka droga. Może dopiero za 30 lat zbudujemy pojazd zdolny do przewozu ludzi. Wiele problemów związanych z budową maszyn hiperdźwiękowych czeka jeszcze na rozwiązanie. Program HyperX służy do badań przyszłościowego napędu. Prędkości hiperdźwiękowe osiągaliśmy jak dotąd przy użyciu silników rakietowych. Jednak silnik maszyny użytkowej powinien być zasilany tlenem atmosferycznym, podobnie jak silniki współczesnych odrzutowców. Chodzi o nowy silnik przelotowy, nie ustępujący pod względem osiągów napędowi rakietowemu. W silniku turboodrzutowym powietrze przechodzi przez wielostopniowy kompresor. Sprężone powietrze miesza się z paliwem. Następuje zapłon, a silnik wytwarza ciąg. Powietrze musi być wstępnie spowolnione do prędkości poddźwiękowej. Przy prędkościach hiperdźwiękowych fale uderzeniowe tworzące się we wlocie mogłyby spowodować obniżenie wydajności silnika. Silnik strumieniowy z naddźwiękową komorą spalania, zwany też silnikiem typu scramjet, nie ma części ruchomych. Odpowiednia geometria dyfuzora zapewnia sprężanie powietrza. Silnik ten jest wydajny tylko przy wielkich prędkościach. Pytanie brzmi, czy to zadziała w realnych warunkach. Próby w tunelu aerodynamicznym nie są bowiem do końca miarodajne. Bezpilotowy aparat X-43 wraz z rakietą Pegasus zostanie zrzucony spod skrzydła nosiciela B-52. Rakieta rozpędzi pojazd do prędkości hiperdźwiękowej. Wtedy zacznie się 25-sekundowy test silnika strumieniowego. Program obejmuje zakres prędkości od 7 do 10 Macha. Pojazd będzie się nagrzewał do temperatury od 1,5 do 3000 stopni Celsjusza. Nie jest pewne, czy to wytrzyma. Aparaty programu HyperX są bezpilotowcami, dlatego że w locie nagrzewają się do bardzo wysokich temperatur. Spodziewamy się, że przy prędkości 7 Macha krawędź wlotu powietrza stopi się po 25 sekundach. Nie wiemy, co się stanie przy 10 Macha. Program HyperX to tylko wstępny etap prac nad załogową maszyną o prędkości 8 Macha. Historia dążenia ku coraz większym prędkościom obfituje w triumfy i tragedie. Program HyperX korzysta z dziedzictwa inżynierów i pilotów zmagających się z rzekomo nieprzekraczalną barierą dźwięku. W okresie II wojny światowej znacznie wzrosły prędkości osiągane przez samoloty. Myśliwce zbliżające się do szybkości dźwięku doświadczały dziwnych i nieoczekiwanych problemów. Zastanawiano się, czy samoloty będą mogły latać szybciej niż dźwięk. Tak narodziła się mityczna bariera dźwięku.
Nie istniały jeszcze wtedy tunele aerodynamiczne, modelujące warunki w zakresie prędkości przydźwiękowych. Agencja NACA, poprzedniczka NASA, wysłała więc grupę badaczy na kalifornijską pustynię w miejsce, gdzie niedługo później miała powstać baza Edwards. Ich przestrzenią laboratoryjną było niebo. Pracowali w trudnych warunkach. Wielu członków ekipy mieszkało w tak zwanych benzynowych barakach. Zimą można w nich było tylko pracować albo spać, bo na inne czynności było za zimno. W roku 1946 ulokowaliśmy się w starych hangarach, ustawionych na osi wschód-zachód. Rano trzeba z nich było wymiatać pustynny pył. Wiatr nawiewał go do środka. Dysponowaliśmy hangarem z czasów II wojny światowej i kilkoma barakami. Było nas 70. Lataliśmy nie zważając na pył, chłód i na upał. Chodziliśmy posłuchać radia do Joe'ego Vencela. Miał odbiornik w swoim Fordzie. Wyjeżdżał na dno wyschniętego jeziora, żeby załadować sprzęt po wylądowaniu maszyny. Piloci zapuszczali się w niezbadane regiony. Wielu wątpiło, czy uda im się stamtąd powrócić. Ich orężem była wiedza teoretyczna i wspólna wszystkim odkrywcom nadzieja, że gdzieś tam za horyzontem jest ląd. Przysłał nas tu generał Boyd. Ja miałem 24 lata, Bob Hoover 25, Jack Ridley 27. Instrukcje były proste. Po pierwsze, przekroczyć prędkość Macha 1. Po drugie, nie rozwalić maszyny. Po trzecie, nie zabić się w tej kolejności. Wierzyli, że to możliwe. Nie udało się za pierwszym razem, zdarzały się niepowodzenia. Kilku ludzi zginęło, ale w końcu nauczyliśmy się latać szybciej niż dźwięk. Czy wiedzieli dokładnie, co należy zrobić? Nie. Ze wspomnień Chucka Yeagera wynika, że kierował się raczej wyczuciem. Pierwszy poważny problem napotkaliśmy w okolicy liczby Macha 0,94. Samolot opornie reagował na stery. Zaczęło się trzepotanie, buffeting. Odepchnąłem drążek, żadnej reakcji. Samolot leciał tym samym torem. Szarpałem drążkiem w tę i z powrotem. W końcu zrzuciłem ciekły tlen i alkohol, po czym wylądowałem na dnie wyschniętego jeziora. Odbyłem szczerą rozmowę z Ridleyem i Waltem Williamsem. Sprawa wyglądała poważnie. Sprawa była poważna. Lot Yeagera mógł skończyć się katastrofą. Gdyby ster wysokości przestał działać przy prędkości dźwięku, maszyna wymknęłaby się spod kontroli. X-1 nie miał fotela katapultowanego. Scott pokazał mi diagram z obwiednią osiągów, wysokości i prędkości, w obrębie której mogłem bezpiecznie wydostać się z samolotu. Zakres tych osiągów nie był zbyt obszerny, a jednak trzeba było latać. Pierwszy X-1 miał drzwiczki na burcie kabiny. Dawało to gwarancję zawadzenia o skrzydło przy skoku. Spadochron służył tylko za poduszkę. Zespół X-1 musiał samodzielnie rozwiązywać wszystkie problemy. Nikt nie dysponował wiedzą wystarczającą, aby udzielić mu pomocy. Problem z układem sterowania X-1 rozwiązano dzięki zastosowaniu mechanizmu zmiany kąta zaklinowania statecznika poziomego. Ridley powiedział, może wystarczy uproszczony jednoczęściowy statecznik poziomy z siłownikiem śrubowym. Dzięki temu zachowamy sterowność powyżej Macha 1. Ta modyfikacja umożliwiła udane loty naddźwiękowe. Wskaźnik liczby Macha był wyskalowany tylko do liczby Macha 1. Nie sądzili, że osiągniemy więcej. Nie zamierzaliśmy zresztą przekraczać tej wartości. Leciałem na wysokości 13 km, trzy komory silnika rakietowego jeszcze nie odpalone. Wyrównałem lot i poruszyłem statecznikiem poziomym, aby sprawdzić, czy działa.
Kiedy odpaliłem trzecią komorę, wskazówka machometru powędrowała do wartości 0,96, 0,97. Prędkość wynosiła około 1,07 macha. Ustały drgania płatowca. To był już opływ naddźwiękowy. Trwało to przez 20 sekund. 14 października 1947 roku Chuck Yeager przekroczył na X1 prędkość dźwięku. Wielu ekspertów było zakłopotanych tym, że udało nam się osiągnąć prędkość naddźwiękową. Sądzili, że to niemożliwe. Naprawdę uważano, że jest to jakaś bariera. Wielu specjalistów z MIT i z innych uczelni musiało pośpiesznie odwoływać swoje poglądy. Cena sukcesu była wysoka. Na samolocie Skystreak o napędzie turboodrzutowym zginął Howard Lilly, pilot doświadczalny NACA. Pomiędzy 11 i 12 stopniem sprężarki wystąpiło pęknięcie wału. Łopatki turbiny przecięły linki układu sterowania. Maszyna Howarda runęła w dół. Pobiegliśmy na miejsce katastrofy. Howard miał odciętą głowę. Przykryto go spadochronem. Ja nadzorowałem obsługę techniczną, więc czułem się winny. Nie umiałem sobie z tym poradzić. Była to dla mnie osobista klęska. Program X-1 także borykał się z problemami. Utracono 4 samoloty typu X-1 i X-2. Zginęło 2 pilotów. Oblatywacz Stan Butchart pilotował B-29. Jego przyjaciel Joe Walker zasiadał w tym locie za sterami rakietoplanu X-1A. Wybuch nastąpił chwilę przed planowanym zrzutem. Minutę przed zrzutem Joe otworzył zbiornik azotu, żeby rozpocząć podawanie środków napędowych do silnika. Wtedy doszło do wybuchu. Pomyślałem, że zderzyliśmy się z inną maszyną. Dżentelmeńskie porozumienie między pilotami rakietoplanów i załogami nosicieli przewidywało, że w razie kłopotów rozdzielamy się i każdy działa na własną rękę. Butchart nie wiedział, że Walker stracił przytomność w chwili eksplozji, która na domiar złego zerwała mu maskę tlenową. Nie mógł opuścić rakietoplanu. Gdyby Butchart go zrzucił, roztrzaskałby się wraz z X-1A 9 kilometrów niżej. Dźwignia zwalniająca X-1 znajdowała się między fotelami pilotów. Usunąłem zawleczkę zabezpieczającą. Sytuacji awaryjnej mieliśmy się rozłączyć. Ale jakoś nie mogłem tego zrobić. Mój drugi pilot, Jack McKay, ponaglał mnie. Wtedy szef załogi wraz z innymi pobiegł do komory bombowej i pomógł Joe'emu wydostać się stamtąd. Los pilota rakietoplanu spoczywał w rękach dowódcy B-29, ale pilot nosiciela odpowiadał też za bezpieczeństwo własnej załogi. Niełatwy wybór. Innym razem drugim pilotem Butcharta był przyszły astronauta Neil Armstrong. Na chwilę przed wyczepieniem rakietoplanu Douglas Skyrocket, jeden z silników B-29, uległ awarii. Obroty śmigła nadmiernie wzrosły. Przypomniałem sobie instrukcję. Jeśli powyżej 6000 metrów nie da się zredukować obrotów poniżej 120, to siła odśrodkowa oderwie łopaty śmigła. Tego dnia w kabinie rakietoplanu siedział chyba Jack McKay. Poinformowałem go o naszym problemie.
Powiedział, że nie możemy go zrzucić, bo właśnie zepsuł się zawór instalacji paliwowej. Lecieliśmy dalej i sytuacja się pogarszała. Po raz trzeci spróbowałem ustawić śmigło w chorągiewkę, bezskutecznie. Poinformowałem Jacka, musimy cię zrzucić. Bouchard odczepił rakietoplan McKaya. Kilka sekund później śmigło się rozpadło. Odłamki jego łopat przebiły komorę bombową, uszkodziły drugi silnik i przecięły cięgła układu sterowania. B-29 wylądował na jednym silniku, ale obie maszyny ocalały. Gdyby Skyrocket, pilotowany przez Jacka, się nie odczepił, przebiłyby go oderwane łopaty śmigła. Wybuch zniszczyłby rakietoplan i nosiciela. Wyprawa w nieznane trwała. Przy wysokich prędkościach naddźwiękowych inżynierowie i piloci napotkali nowe niebezpieczeństwa. Przy dużych prędkościach malała stateczność maszyny, zwłaszcza stateczność kierunkowa. Samolot odchylał się od osi lotu, potem obracał i zaczynał koziołkowanie. Pierwszy raz przytrafiło się to Chuckowi Yeagerowi przy prędkości Mach 2,3. Maszyna opadła kilka kilometrów niżej. Gdyby za sterami nie siedział Chuck, doszłoby do katastrofy. Ale on sobie poradził. W latach 50. także nowe myśliwce naddźwiękowe sił powietrznych przysparzały niemało problemów. F-100 Super Sabre był pierwszym samolotem myśliwskim przekraczającym prędkość dźwięku w locie poziomym. Niestety po wprowadzeniu do służby maszyny zaczęły się rozpadać w powietrzu. Piloci doświadczalni sił powietrznych i NACA starali się wyjaśnić tajemnice katastrof. Stopniowo badano coraz wyższe zakresy prędkości i coraz gwałtowniejsze manewry. Podczas jednego z tych lotów zerwało się cięgło układu sterowania. Pilotował Scott Crossfield. Maszyna zwariowała. Odchyliła się nagle o 15 stopni od toru lotu. Nie miałem zapiętych pasów, bo nie planowałem żadnych manewrów. Uderzyłem hełmem w osłonę kabiny. Samolot obrócił się chyba z 1000 razy wokół osi podłużnej. Mieliśmy wtedy po 5 lotów dziennie. Używaliśmy części bez certyfikatu serwisowego. Sprawa była bardzo pilna. Musieliśmy się śpieszyć. Po kilku tygodniach rozwiązaliśmy zagadkę F-100. Okazało się, że powierzchnia statecznika pionowego była za mała. Zwiększono ją o 27%. To rozwiązało problem. Dla pilota myśliwskiego szybkość oznacza życie. F-100 osiągał prędkość 1 macha, ale konstruktorów to nie zadowalało. Dlatego powstał F-104, który wyglądał jak rakieta z małymi skrzydełkami. Osiągał on prędkość powyżej 2 macha. Zwiększenie osiągów pociągnęło za sobą nowe problemy i nowe ofiary. Latałem na F-104 jako pilot doświadczalny. Początkowo Starfightera trapiły kłopoty z silnikiem. To dlatego nazywano go twórcą wdów. Zaczynałem lot z prędkością poddźwiękową. Prędkość dźwięku przekraczałem dopiero na kursie powrotnym w stronę lotniska, po to, żebym w razie awarii nie musiał zawracać. Laikom trudno zrozumieć obojętność, z jaką piloci doświadczalni traktują niebezpieczeństwo. W ich zawodzie po prostu nie można sobie pozwolić na strach. Nie mamy czasu na psychoanalizę. Znamy zagrożenia. Nie byłbym zaskoczony, gdyby przyszło mi umrzeć w samolocie. Oceniamy ryzyko tak, jakbyśmy pilotowali samolot zdalnie, a nie siedzieli w kokpicie. Na tym polega metoda radzenia sobie z problemami. Nie myślimy o niebezpieczeństwie. Ten, kto za dużo o nim myśli, nie nadaje się na pilota doświadczalnego. Trzeba się zdobyć na dystans. Czasem strach przychodzi już po fakcie. Widywałem, jak faceci
wymiotowali po trudnym locie. Mnie też się to zdarzało. Tylko ludzie szczególnego rodzaju nadają się do tej roboty. Liczy się przede wszystkim pasja. Trzeba chcieć to robić i trzeba być w tym dobrym. Nie wolno być obsługą samolotu. Należy stanowić z nim jedność. Kiedy siedzę za sterami i mam dobry dzień, to dosłownie zespalam się z maszyną. Wtedy mogę zrobić wszystko. Oczywiście w granicach określonych przez prawa fizyki. Nie obsługuję samolotu. Ja się z nim zespalam. Ta pasja przyczyniła się do pogłębienia wiedzy. Dzięki niej latamy coraz szybciej. Trudno lepszy symbol pasji szybkości niż SR-71 Blackbird. Choć upłynęło już ponad 40 lat od pierwszego lotu tej maszyny, SR-71 pozostaje najszybszym ze znanych samolotów używanych operacyjnie. Lata o wiele szybciej niż pocisk karabinowy. Koncepcja Blackbirda zrodziła się pod koniec lat 50. Miał być następcą wysokościowego samolotu rozpoznawczego U-2, który w roku 1960 został strącony nad Związkiem Radzieckim. U-2 został zestrzelony. Jego następcy, samoloty A-12 i SR-71, miały być na tyle szybkie, aby nie groziło im zestrzelenie. Czas przelotu od horyzontu do horyzontu wynosił zaledwie 3 minuty. To za mało, aby zlokalizować i strącić samolot. Nawet dzisiaj trudno byłoby go zestrzelić. SR-71 i jego wcześniejsze wersje A-12 oraz YF-12 są dziełem Kelly'ego Johnsona ze słynnego biura konstrukcyjnego Skunk Works firmy Lockheed. W odróżnieniu od samolotów doświadczalnych z serii X, SR-71 był zaprojektowany z myślą o konkretnych zadaniach. Jednak pod względem nowatorstwa konstrukcji nie ustępował maszynom eksperymentalnym. Było 60% szybszy od najszybszych samolotów z tego okresu. Miał pułap większy o 70%, a zasięg o 500%. Wszystko w naszej pracy było nowatorskie. Konstruktorzy Blackbirda, maszyny osiągającej prędkość 3 Macha, musieli zmierzyć się z wyzwaniem nie mniejszym niż przekroczenie bariery dźwięku. Napotkali tak zwaną barierę cieplną. Podczas ruchu w atmosferze przy dużych prędkościach tarcie powoduje nagrzewanie płatowca do bardzo wysokich temperatur. Zbyt wysokich dla konwencjonalnych materiałów. Ówczesne samoloty osiągały prędkość naddźwiękową tylko w krótkim skoku, potem kończyło się im paliwo. Ta maszyna miała utrzymywać wysoką prędkość przez dłuższy czas. Mimo nagrzewania, przy prędkości przelotowej najchłodniejsze miejsce nagrzewało się do 238 stopni Celsjusza. Najgorętsze na gondolach silników do 565 stopni. Aby zwiększyć odporność na wysokie temperatury, w płatowcu Blackbirda zamiast aluminium zastosowano tytan. Użycie tego materiału nastręczyło swoich problemów. Materiały i technologie były zupełnie nowe. Mieliśmy spore kłopoty z obróbką tytanu. Wiertła zużywały się po wywierceniu jednego otworu w tym materiale. Produkcja tej maszyny przysparzała wielu problemów. Napotkano też inne trudności, na przykład żaden płyn hydrauliczny nie wytrzymałby tak wielkich temperatur. Trzeba było też zabezpieczyć przed żarem załogę i komputery. Poza tym przy temperaturze 260 stopni nawet tytan się rozszerza, więc w czasie lotu Blackbird wydłużał się o 30 cm. Pod wpływem ciepła wydłużał się i zmieniał kształt. Dlatego właśnie grzbiet płatowca został pokryty charakterystycznym żłobkowaniem.
Rozgrzany materiał się rozszerza, garby się wznoszą, a wgłębienia zapadają, ale płatowiec zachowuje swój ogólny kształt. Samolot był strukturalnie mniej wytrzymały niż zwykłe maszyny. W turbulentnym powietrzu wszystko w nim się ruszało i wyginało. Rozwiązanie tych problemów wymagało ogromnej pomysłowości. Aby pchnąć dane rzemiosło naprzód, trzeba wierzyć w to, co się robi. Byliśmy pewni, że się uda. Pracowaliśmy po godzinach, bo uwielbialiśmy tę robotę. Zamontowaliśmy przednią część płatowca z kabiną i podgrzewaliśmy ją kwarcówkami w specjalnym piecu do temperatury ponad 300 stopni. Oczywiście z pilotem w środku. Zapiekanie w celu udoskonalenia systemu chłodzenia to tylko jeden z przykładów ryzyka, jakie oblatywacze podejmowali przy budowie tej maszyny. Realizując program Blackbirda, zdobywano nowe terytorium. I jak zwykle nie obeszło się bez ofiar. Początkowo właściwie w każdym locie dochodziło do awarii. Poszerzając obwiednie osiągów, rozwiązywaliśmy napotkane problemy. Stopniowo loty stawały się coraz bezpieczniejsze. Awarie zdarzały się coraz rzadziej. Nie dawaliśmy po sobie poznać, że odczuwamy stres. Udawaliśmy wyluzowanych. Wszystko działa pięknie, piloci są bezpieczni. To był prościutki lot, zero problemów. W duchu jednak dziękowaliśmy opatrzności za to, że znowu się udało. Podczas drugiego lotu oderwały się pasma przykadłubowe ulokowane w przedniej części płatowca. W innym locie zdarzyła się drobna awaria machometru. Skutkiem było groźne przegrzanie maszyny. Gdyby lot potrwał 15 sekund dłużej, skończyłby się utratą samolotu. Podczas jednego z pierwszych lotów Jima i Stema na YF-12 uszkodzeniu uległy zdwojone kompozytowe stery kierunku. Poczułem drgania na osi poprzecznej. Wskazania przyrządów nie ujawniły przyczyny tego zjawiska. Pilot samolotu obserwacyjnego poinformował mnie, że straciłem kawałek ogona o powierzchni około 0,1 metra kwadratowego. Postanowiłem wracać do bazy. Podczas innego lotu we wczesnej fazie programu Blackbirda, Bob Gilliland omal nie utracił maszyny, kiedy przy prędkości 2,8 macha zdławiły się oba silniki. W locie ślizgowym próbowałem na przemian odpalać silniki. Potem pomyślałem sobie, że lepiej spróbować uruchomić oba naraz. Nie udało się. Ponowiłem próbę. Nadal opadałem. Na wysokości 4,5 km uznałem, że trzeba unieść nos maszyny, aby zwiększyć opór indukowany i choć trochę zwolnić. Miałem jeszcze bardzo dużą prędkość, więc maszyna zaczęła się wznosić. Z ziemi wyglądało to na normalny lot, ale żaden z silników nie pracował. W końcu udało mi się posadzić maszynę. To był ekscytujący moment. Eastham i Gilliland zdołali sprowadzić samolot na ziemię w jednym kawałku. Inni piloci Blackbirdów mieli mniej szczęścia. W trakcie prób szerokich zwrotów połączonych z przechyleniem maszyny SR-71, pilotowany przez Billa Weavera, rozpadł się na dwie części. Samolot koziołkował po niebie, na pilota oddziaływało na przemian przeciążenie dodatnie ujemne. Wreszcie przeciążenie ujemne wyrywało pilota z fotela, zrywając pasy bezpieczeństwa. Okulary mu zaszły mgłą, więc pomyślał, że już nie żyje. Blackbird rozpadł się przy prędkości 3 macha. O dziwo, Weaver wyszedł z wypadku prawie bez szwanku. Jego inżynier pokładowy nie miał tyle szczęścia. Facet z tylnego fotela, czyli RSO, zginął. Czuliśmy się okropnie. Nauka wykonywania zwrotów na tej maszynie nie przyszła łatwo. Nie była to jedyna ofiara śmiertelna w tym programie. Zawsze trudno się z tym pogodzić, ponieważ projektantów i pilotów łączy nie tylko praca, ale i przyjaźń. Troszczymy się o bezpieczeństwo lotów, ale oczywiście zawsze coś może się zepsuć.
Musimy się pogodzić z faktem, że oni ryzykują życie. Staramy się jak najrzetelniej wykonywać pracę projektową i przewidywać wszelkie ewentualności. Uwzględniamy 100 tysięcy szczegółów. Ale co z tego, kiedy nawala 100 tysięcy pierwszy? Już od czasów braci Wright w prowadzeniu nowego sprzętu towarzyszą wypadki. To niebezpieczna praca, ale sprawia wiele radości. Jäger mawia, że jesteśmy narkomanami uzależnionymi od adrenaliny. Przywykliśmy do tego, lubimy wyzwania i niebezpieczeństwo. Zachowujemy się trochę jak primadonny. Nawet kiedy wszystko działa jak należy, Blackbird stanowi wyzwanie dla pilota. Ta maszyna nie wybacza błędów. Trzeba bardzo uważać, bo przy tej prędkości nawet drobiazg może się błyskawicznie zmienić w poważne zagrożenie. Każdy lot na SR jest niepowtarzalną przygodą. Trzeba skontrolować silniki, wloty powietrza, a następnie paliwo. Potem rzut na przyrządy nawigacyjne. Człowiek jest ciągle zajęty. Nie ma czasu, aby napawać się widokami na wysokości 25 kilometrów. Problemy pojawiają się błyskawicznie. Maszyna leci przecież szybciej od kuli karabinowej. Drobne zaburzenia aerodynamiczne mogą szybko rozwinąć się w coś poważnego. Można odpychać drążek z całej siły, a mimo to nos maszyny nie wędruje w dół. Samolot samoczynnie się wznosi i odwraca na plecy. W całym programie A-12 i SR-71 dwukrotnie doszło do przeciągnięcia. W obu przypadkach maszyna weszła w odwrócony, płaski korkociąg. Załogi katapultowały się, bo nie da się wyprowadzić samolotu z takiego korkociągu. Jeszcze 30 lat po próbach Blackbirda samolot ten stanowił użyteczne narzędzie do badania świata wielkich prędkości. Postęp wymaga, aby latać wyżej i szybciej, a pod tym względem ta maszyna nie ma sobie równych. Niełatwo zbudować coś podobnego. Mało która konstrukcja utrzymuje prymat przez 10 lat, a ten samolot robi to już od lat 30. Pod względem prędkości Blackbird ustępował tylko rakietom. Maszyna ta pozwoliła udzielić odpowiedzi na wiele pytań związanych z lotem naddźwiękowym. Jednak pozostaje kwestią otwartą, czy taki lot może być opłacalny. Kolejny program badawczy ma to wyjaśnić. SR-71 latające w barwach ośrodka badań w locie NASA, Dryden, służą do eksploracji świata wielkich szybkości. Im więcej dowiadujemy się o locie naddźwiękowym, tym więcej nowych pytań się rodzi. Nie wszystko jeszcze rozumiemy. Potrafimy się przebić do prędkości 3, 4, 5 Macha, ale nie wiemy, jak sprawić, żeby lot z taką szybkością stał się dostępny dla przeciętnego pasażera. Przedstawiciele NASA i przemysłu lotniczego starają się to zmienić. Taki jest cel programu szybkiego transportowca cywilnego. Chodzi o skonstruowanie naddźwiękowego samolotu pasażerskiego, opłacalnego w eksploatacji i przyjaznego dla środowiska. Nawet samochód można rozpędzić do prędkości naddźwiękowej, kiedy zamontuje się na nim potężny silnik rakietowy. Pytanie brzmi, jak latać ekonomicznie. Concorde utorował drogę przewozom naddźwiękowym, ale nie jest ekonomicznie wydajny. Bilety kosztują bardzo dużo. Niewielu na to stać. Concorde jest hałaśliwy. Uciążliwy dla ludzi mieszkających w pobliżu lotnisk. Zanieczyszcza też atmosferę. Silniki napędzające naddźwiękowy transportowiec nie mogą emitować substancji niszczących warstwę ozonową. Pół wieku temu nie wiedzieliśmy nawet o jej istnieniu. Obecnie chodzi o zbudowanie naddźwiękowego transportowca,
o dużej pojemności, niezawodnego i niedrogiego w eksploatacji. Prace nad rozwiązaniami technicznymi dla tej maszyny rozpoczęły się w roku 1990. Testuje się lżejsze i wytrzymalsze materiały. Prowadzone są komputerowe symulacje wpływu szybkich samolotów pasażerskich na warstwę ozonową i na środowisko naturalne. Badacze pracują nad cichszymi silnikami, nad wyciszeniem gromów dźwiękowych i nad poprawą aerodynamiki skrzydeł. Do badań wykorzystuje się komputery, tunele aerodynamiczne i symulatory, ale ostatecznym sprawdzianem każdej teorii jest zawsze prawdziwy lot. Aby rozwiązać dany problem techniczny, trzeba najpierw zgromadzić odpowiednią ilość danych, a potem trzeba uwierzyć w poprawność przyjętych rozwiązań. Trzeba w nie wierzyć, zanim przystąpi się do prób w locie. Niektóre z rozwiązań dojrzały już do poziomu badań w locie. Dzięki eksperymentalnemu, komputerowemu systemowi wideo, piloci z ośrodka badawczego NASA Langley wylądowali Boeingiem 737, nie wyglądając przez okna kokpitu. System pozwoli zaoszczędzić na masie samolotów pasażerskich. Nie trzeba będzie stosować mechanizmu opuszczenia nosa, takiego jak w Concordzie. W ośrodku badawczym Dryden samoloty SR-71 używane były do pomiarów napromieniowania przy długotrwałym locie na wysokości 20 km oraz do prac nad wyciszeniem gromów dźwiękowych. Zmodyfikowany F-16XL posłużył badaczom z Dryden do testowania nowatorskich rozwiązań poprawiających aerodynamikę skrzydła przy prędkości naddźwiękowej. Najlepszy pod względem aerodynamiki jest taki opływ powietrza wokół skrzydła, w którym wszystkie cząstki poruszają się równolegle do powierzchni profilu. Nazywamy to opływem laminarnym. W locie naddźwiękowym następuje zaburzenie opływu, które powoduje niekorzystny wzrost oporu. Badacze chcieli się przekonać, czy uda się utrzymać gładki opływ dzięki zasysaniu powietrza z warstwy przyściennej przez drobne szczeliny w skrzydle. F-16XL był idealną platformą do tych prób. Wybrano ten samolot, ponieważ miał układ aerodynamiczny podobny do projektowanego szybkiego transportowca. Skrzydła o trójkątnym obrysie i brak oddzielnego statecznika poziomego. Stery wysokości, a właściwie sterolotki, znajdują się na krawędzi spływu płata. Tam umieszczono wszystkie powierzchnie do sterowania w kanale podłużnym i poprzecznym. Przygotowania do pierwszego lotu trwały 2 lata. Nawet to nie pozwoliło na całkowite wyeliminowanie ryzyka. Postanowiliśmy, że w pierwszym locie weźmie udział tylko jedna osoba. To na wypadek, gdybyśmy jednak coś przeoczyli. Nie chcieliśmy nikogo niepotrzebnie narażać na niebezpieczeństwo. Próby w locie zostały uwieńczone sukcesem. Udało się uzyskać opływ laminarny przy prędkości naddźwiękowej. Każdy zespół badawczy pracujący w dziedzinie wielkich prędkości musi zachować szczególną ostrożność. To największe wyzwanie dla osób zajmujących się badaniami w locie. My oczywiście uświadamiamy sobie ryzyko, ale nadal niełatwo się pogodzić z utratą samolotu. Popełniamy błędy i podejmujemy ryzykowne decyzje. Ale chodzi tu o ryzyko techniczne, a nie o kwestie bezpieczeństwa ludzi. Podczas badań w locie staramy się nie narażać ludzi. Krótko mówiąc, ryzykujemy powodzenie misji, a nie życie pilota. Czasem, tak jak w programie HyperX, ryzyko jest zbyt wielkie dla maszyny załogowej. Jednak pewnego dnia jakiś pilot podąży szlakiem przetartym przez HyperX. Pilot odgrywa wielką rolę w procesie badań w locie. To prawdziwy superkomputer. Do rozwiązania danego problemu może przecież wykorzystać całe doświadczenie nagromadzone w toku kariery. Rozszerzając granice wiedzy, będziemy dokonywali nowych odkryć.
ale też napotkamy nowe problemy. Niełatwo zdobyć tę wiedzę, a jednak pogoń za coraz większymi prędkościami nie ustaje. Dlaczego mielibyśmy podróżować szybciej? Dlatego, że ludzki czas jest dziś wart więcej niż dawniej. Ludzie chcą spędzać z dziećmi po kilka godzin dziennie. Dlatego liczy się skrócenie czasu podróży o połowę. Chodzi o czas, nie o prędkość. Będziemy potrzebowali coraz szybszych pojazdów, przynajmniej dopóki nie stanie się realne hasło "teleportuj mnie, Scotty". Czy pewnego dnia ujrzymy szybki transportowiec cywilny? To pozostaje niewiadomą. Jednak uczestnicy projektu wierzą w powodzenie, tak jak ci, którzy kiedyś wierzyli w przekroczenie bariery dźwięku. Wiedzą też, że za postęp trzeba czasem płacić wysoką cenę. Uczestnicy wyścigów samochodowych mawiają: prędkość kosztuje. Jak szybko chcesz jechać? Szybkie latanie jest jeszcze droższe. W lotnictwie za osiągnięcie większych prędkości trzeba było płacić nie tylko wysiłkiem, ale czasem nawet życiem. A jednak do coraz szybszych lotów motywuje nas coś potężniejszego niż potrzeby militarne i gospodarcze. Pościg za coraz większą prędkością jest kontynuacją wiecznych dokonań odkrywców poszerzających granice znanego świata. To nowa opowieść o ludziach, którzy wierzą, że gdzieś tam za horyzontem jest ląd. Opowieść o męstwie i determinacji. Historia śmiałków, którzy nie wahają się ryzykować życie dla urzeczywistnienia swoich idei. Samoloty doświadczalne przecierają szlak. Musimy przebijać się przez niezbadaną knieję, nie wiedząc, co napotkamy po drodze. Napotykamy przeszkody, ale dzięki nam ci, którzy podążają za nami, mają ułatwione zadanie. Jesteśmy pionierami. Nie mamy wozów, jak zdobywcy Dzikiego Zachodu. Ale podobnie jak oni, przezwyciężamy niebezpieczeństwa i trudności. Leif Erikson wsiadł na swój długi okręt i pożeglował do Ameryki. Był pierwszy. My robimy coś podobnego. Jesteśmy pierwsi. Nikt przed nami tego nie robił. Dzięki naszej pracy samoloty stają się bezpieczniejsze. Można nimi podróżować do miejsc dawniej niedostępnych. Na tym polega zasługa odkrywców. Wozy pionierów odjechały w dal, a naszym okrętom wyrosły skrzydła. Ale dopóki nie wygaśnie ciekawość, dopóty trwać będzie ta przygoda, bo nigdy nie zabraknie nowych horyzontów. Wersja polska Start International Polska. Tekst Adam Ryć, czytał Jan Czernilewski.